Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów na temat dny moczanowej, tak zwanej podagry czy artretyzmu. Dużo osób zgłasza się z takimi problemami, a to ze względu na to, że dzisiaj jest to choroba bardzo popularna, bo wiąże się to z nadmierną ilością białka w organizmie. I zawsze wszyscy, odkąd pamiętam, boją się tego, żeby dostarczać tego białka do organizmu i w związku z tym właśnie przedabrzamy z ilością. Dlatego trzeba tutaj uważać na to, co się je, jeść zbilansowaną dietę pod kątem tłuszczu, węglowodanów i białka. Nadmiar białka, jak i niedobór białka mogą prowadzić do osteoporozy w późniejszym etapie życia i obciążać nerki. Dna moczanowa natomiast jest związana właśnie ze spożywaniem nadmiernej ilości białka. A wiecie, co to jest białko? Białko to jest mięso przede wszystkim. Kiedyś na to chorowali ludzie zamożni, czyli tacy, którzy właśnie mieli dostęp do mięsa i jedli to na różnych ucztach i spożywali właśnie nadmiar tego produktu. Dzisiaj łatwo jest dostępne mięso na rynku, więc zjadamy go znacznie za dużo. Generalnie zjadamy za dużo mięsa. Jeśli ktoś je mięso, no to powinien je spożywać do 3 razy w tygodniu, nie 3 razy dziennie. Dzisiaj ludzie spożywają na śniadanie, na obiad, na kolację mięso. To nie jest dobry wybór. Później coraz większa ilość osób cierpi na takie schorzenie właśnie jak dna moczanowa. W mięsie przede wszystkim gromadzą się puryny. Są to substancje, które właśnie powodują wzrost kwasu moczowego we krwi. Podczas badania kropli krwi widać doskonale od razu, kto je tego mięsa za dużo. Pływają te kryształy kwasu moczowego właśnie we krwi. One są bardzo duże czasami, dlatego mogą prowadzić do miażdżycy, więc tutaj uważajcie. Trzeba je eliminować. Najlepiej też poprzez picie dużej ilości dobrej wody. W momencie, kiedy nie pijemy, to nerki nie mają jak filtrować tych produktów metabolicznych i odprowadzać po prostu ich z naszego organizmu. Nie nadużywamy mięsa, alkoholu, bo alkohol też ma również wpływ na tworzenie się kryształu kwasu moczowego, zwłaszcza wysokoprocentowy i piwo. Jeśli ktoś jest otyły lub ma nadwagę, no to na pewno trzeba zrzucić te zbędne kilogramy, bo tutaj to też niestety nie pomaga w pozbyciu się kryształu kwasu moczowego i odkwasić organizm. Przede wszystkim pozbyć się pasożytów, które nam również zakwaszają organizm. Spożywać ilość odpowiednią wody, odpowiednią dietę zastosować. Tak jak mówię, białko obciąża nerki. Nerki później sobie nie radzą i po prostu później zaczynają się tworzyć te kryształy kwasu moczowego i krążą one nam po naszym krwiobiegu. Dlatego odkładają się później w stawach i jest tak zwana właśnie podagra, tak? Bolą stawy, bolą palce, nie można zginać, palce u rąk, u stóp. No i w związku z tym właśnie jest ból, jest cierpienie, człowiek nie może się ruszać, nie może chodzić, dlatego ważne jest to wszystko, o czym powiedziałam, żeby się stosować do tego. Nie przedabrzajcie, nie przesadzajcie, słuchajcie, wszystko jest dostępne i to Wy decydujecie, ile czego zjecie, tak? Dlatego staram się tutaj Wam wytłumaczyć, skąd to się bierze. Widzę później poprawę, jeśli ktoś odstawia tą ilość białka, odpowiednią ilość nawodnienia zastosuje i to oczywiście jest proces, to się nie dzieje z dnia na dzień, natomiast jest poprawa. Nie widać już później tych kryształów kwasu moczowego tyle lub są mniejsze kawałeczki, tak? No, trzeba je usunąć później z organizmu, trzeba oczyścić po oczyszczeniu jelit nie tylko wątroba, ale również nerki. To wszystko ma naprawdę duże znaczenie. I słuchajcie, z czym się wiąże dna moczanowa, jeśli chodzi o totalną biologię? Jest to faza zdrowienia, konfliktu, poczucia niskiej wartości. Ból pojawia się po rozwiązaniu konfliktu, wieczorem bądź po dodatkowym wysiłku. Stany zapalne najczęściej pojawiają się w obrębie kończyn, ponieważ stawy odgrywają kluczową rolę w poruszaniu się. Odczuwamy w nich najsilniejszy ból niż gdzie indziej. Ze względu na osłabienie musimy być czujni, aby uchronić się przed nawrotem choroby, który niesie kolejne poczucie obniżenia wartości i kolejny ubytek zdrowia, co z kolei ponownie nas umniejsza we własnych oczach. Dlatego odpowiednia dieta, unikanie nadmiaru białka, odrzucenie zbędnych kilogramów, nawodnienie, to są podstawowe rzeczy, które powinniście najpierw zrobić, a później, jeśli dalej to nie zaskutkuje, oczywiście to musi trwać jakiś czas, to się nie dzieje z dnia na dzień. Jeśli już to wszystko zrobicie i nie ma żadnych skutków, efektów pozytywnych, choć wątpię, to wtedy szukajcie też właśnie w totalnej biologii, w nowej germańskiej medycynie, poszukujcie swoich odpowiedzi na to, co się z Wami dzieje. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego razu. Hej!